Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 93. odcinek Zarychty na Solo. Wracam po bardzo długiej przerwie, ale teraz wydaje mi się, że już nic nie przeszkodzi mi o tym, żeby regularnie dla Was publikować. Dzisiaj odcinek poświęcony jednej drużynie, Los Angeles Lakers. Postaram się Wam w pełni określić, co sądzę o tym, co się stało w Los Angeles w tym sezonie, o tym, jakie są plany na następny rok i co tak naprawdę z tą drużyną się działo i dlaczego się działo. Po pierwsze, mamy przed sobą widmo straconego sezonu i to tak po całości. Przecież gdy LeBron James przychodził do Lakers w poprzednim sezonie, no to snuto plany, że są możliwe playoffy, że w tych playoffach też można zawojować, bo jak wiadomo, LeBron James w playoffach to jest zawodnik zupełnie inny. Tymczasem, po pierwsze, kontuzje trochę pokrzyżowały plany drużynie z Los Angeles, po drugie też inne złe decyzje podejmowane przez zarząd chociażby, czy też przez samych zawodników czasami na boisku. No ale zacznijmy od tych kontuzji. No, jak wiemy, dużo bardzo stracili gracze podstawowi. LeBron James opuścił 18 spotkań łącznie, z czego 17 z rzędu. Pamiętacie, po wygranej w pierwszy dzień świąt z Golden State Warriors, Lakersi mieli bilans 20-14 i z tego co pamiętam byli na czwartym miejscu w konferencji zachodniej. Od tego momentu zanotowali bilans bez Jamesa 6-11, ale i tak jeszcze byli minimalnie na plusie. James wrócił, ale to nie dało tak naprawdę drużynie pozytywnego kopa. Pamiętacie, że pojawiały się filmiki odnośnie tego, jak James odpuszcza w obronie i tak naprawdę tu zaczął się problem. Problem jest też taki, że to nie tylko James wpływa na to, że Lakers źle bronią, ale o tym może za chwilę. Kolejne kontuzje, Rajon Rondo chociażby, który odpoczywał w tym samym momencie co James. Wcześniej miał też jeszcze ponad 10-meczową przerwę i Rondo tak naprawdę nie był w stanie w żadnym momencie być na tyle zdrowy, żeby pomagać tej drużynie. Natomiast kluczową kontuzją, która wydaje mi się pozbawiła Lakers szansy na playoffy, to był uraz Lonzo Balla. Ja od razu mówię, nie jestem wielkim fanem tego zawodnika, póki co nie przekonuje mnie przede wszystkim ofensywnie, a to miał być jego główny atut, natomiast Ball jest graczem, który napędza obronę Lakers. I prosta statystyka. Tak sobie teraz spróbowałem porównać, przygotowując się do tego podcastu, jak wyglądały statystyki Lakers drużynowe przed kontuzją Balla i po jego kontuzji. Jeśli chodzi o atak, to jest praktycznie bez zmian, bo przed to było 107,4 na 100 posiadań, a po kontuzji 107,5, więc tu praktycznie bez różnicy. Jeśli chodzi o obronę, tu jest kolosalna różnica. Do momentu kontuzji Balla Lakers mieli siódmą defensywę NBA. Siódmą! Tracili 106,3 punktu na 100 posiadań. Od momentu kontuzji mają najgorszą. Gorszą od Phoenix, gorszą od Cleveland, gorszą od Nowego Jorku, gorszą od kogokolwiek. Tracą ponad 116 punktów na 100 posiadań, odkąd Lonzo Ball złapał kontuzję. Także mówię, Balla trochę też ofensywnie w tym sezonie przyhamowało przyjście LeBrona, bo musiał oddać piłkę, musiał zacząć uczyć się zupełnie nowej gry, grania bez piłki w rękach, a pamiętamy przecież, że on najlepiej się czuje, kiedy to on decyduje o tym, jak akcja ma być rozegrana. Tymczasem przyjście LeBrona Jamesa wpłynęło na to, że no musiał się przestawić. Dodatkowo być może zahamowało też jego rozwój, to nie jest wykluczone. Ale tak jak wam w tej chwili udowodniłem liczbami, największy wpływ Lonzo Ball miał na defensywę drużyny. I tak jak wcześniej, do momentu, kiedy on był zdrowy, Lakers byli plusową drużyną, bo średnio w meczu byli plus 1,1 punktu na 100 posiadań. Tak od momentu, jak on nie gra, są na prawie minus 9. To jest też najgorszy wynik w całej lidze. Więc krytykujemy Lonzo Balla, narzekamy na to, że nie spełnia pokładanych w nim nadziei, natomiast on jest kluczem do dobrej obrony Lakers, jak ten sezon pokazał, do wygrywania Lakers. Dalej, kolejna kontuzja, która już się przytrafiła na sam koniec, natomiast to jest kontuzja, która może bardzo wpłynąć na przyszłość drużyny. Brandon Ingram po meczu, zdaje się, z Utah Jazz,
albo po jakimś innym, wybaczcie, nie pamiętam, w którym dokładnie, zgłosił ból w prawym ramieniu. Jak wykazały badania, jest problem taki, że pojawiła się tam zakrzepica. No jest to bardzo poważna choroba, bardzo poważny uraz, który przede wszystkim wykluczył Ingrama z grania w tym sezonie. Nie ma tutaj co w ogóle się zastanawiać nad tym, czy słusznie, czy niesłusznie. To na pewno w tej chwili ważniejsze jest zdrowie zawodnika niż cokolwiek innego. Natomiast to jest taka choroba, która powoduje, że być może Ingram może nawet skończyć karierę. To jest bardzo zła informacja, chociażby z tego powodu karierę skończył Chris Bosh. Więc teraz najważniejsze jest to, żeby Ingram przede wszystkim postarał się wyzdrowieć, a wszystko co inne schodzi w tej chwili na dalszy plan, bo to jest najważniejsze. Natomiast to też wpływa na to, że Lakers po prostu mają przed sobą kolejny duży znak zapytania. Kolejne jakieś z rzeczy, które wpłynęły na to, że Lakers stracili ten sezon, to złe ruchy transferowe, nawet w trakcie rozgrywek, bo Lakers odpuścili być może jednego z centrów w przyszłości swojej drużyny, czyli Ivicę Zubacza. Ja wiem, że Zubac już chyba trzeci sezon był w tej drużynie i wciąż nie robi jakichś wielkich postępów, natomiast no, wciąż jest młody, wciąż jest perspektywiczny i jak pokazuje to, jak gra w Los Angeles Clippers, to jest to gracz, który może być bardzo przydatny w drużynie. Natomiast Lakersi oddali Zubaca, dorzucili jeszcze Michaela Beasleya, co akurat jest nie najgorszym ruchem, wysłali go do Clippers, biorąc w zamian Mike'a Muscala, którego kontrakt i tak się kończy, tak samo jak się kończył kontrakt Zubaca. I zwolnili sobie miejsce, tak, w to miejsce miał przyjść Carmelo Anthony, w końcu nie przyszedł. Natomiast gdzieś to był kolejny taki sygnał, że Lakersi no, nie chcą inwestować w przyszłość, bo Zubac mimo wszystko to jest przyszłość dla nich. Tak, mają też Maurice'a Wagnera, który dopiero zaczyna teraz grać. Ale no, oddanie Zubaca dla mnie było rzeczywiście takim bezsensownym. Jeszcze mówię, jeszcze trzeba było dołożyć Beasleya. W zamian biorą Muscala, który rzuca za 3 punkty, co pasuje bardziej do LeBrona Jamesa. No ale skoro teraz bierzemy Muscala, to na kij po prostu te wszystkie transfery w lato, które były ewidentnie nie po to, żeby rzucać za 3 punkty. Więc to jest taki ruch dla mnie dziwny. Teoretycznie wiadomo, Zubac wchodził jako wolny agent, wchodzi w najbliższe lato, więc trzeba mu zapłacić. Ale z drugiej strony Muscala też. Więc lepiej chyba mieć Zubaca i spróbować za niego coś wyciągnąć trochę później nawet, albo nawet z nim podpisać kontrakt, bo Zubac grając tak jak gra nie dostanie nigdzie wielkiej umowy. No, ale mimo wszystko gdzieś tam ten ruch też jak najbardziej się liczy. Skąd się w ogóle te wszystkie problemy wzięły? Pamiętamy przecież jeszcze niedawno, kiedy kończył karierę Kobe Bryant, to mówiło się, że Lakers mają taką uświetlaną przyszłość przed sobą. Mieli przecież D'Angelo Russella, mieli Larry'ego Nance'a, Juliusa Randla, Jordana Clarksona, 4 bardzo młodych zawodników. Przed sobą jeszcze wizję kolejnego piku w drafcie, którego spożytkowali na wzięcie Lonzo Balla. Jeszcze był przecież Brandon Ingram wcześniej. No i w pewnym momencie zaczęły się te ruchy robić takie, a nie inne. Jeszcze oddanie D'Angelo Russella jestem w stanie zrozumieć z perspektywy czasu, bo upchnęli razem z nim niewygodny kontrakt Timofeja Mozgowa, co było bardzo dobrym rozwiązaniem. Dostali Brooka Lopeza, gościa, który robi teraz fantastyczną robotę w Milwaukee, ale o nim za chwilę. I udało się jeszcze ściągnąć Kyla Kuzmę, więc to oddanie D'Angelo Russella, nawet patrząc z perspektywy, że w tym sezonie zagrał w meczu gwiazd, broni się. Naprawdę się broni, bo i Lopez miał swoją szansę w Lakers i dobrze się pokazywał, a Kuzma jest jednym z liderów w tej chwili, więc ten ruch się broni jak najbardziej. Kolejny w trakcie poprzedniego sezonu oddali do Cleveland Cavaliers Jordana Clarksona i Larry'ego Nance'a Juniora. No to był ewidentnie ruch po to, żeby mieć pieniądze w salary cap. Bo Clarkson ma niewygodny kontrakt, który jeszcze pociągnie się do końca sezonu 19-20. I tutaj zdecydowanie ten ruch się broni. Teoretycznie na podobnej umowie jest Kentavious Caldwell-Pope, jeśli chodzi o wartość, natomiast jest ona zdecydowanie krótsza, więc to jak ci mogę. Natomiast Larry'ego Nance'a trzeba by podpisywać w ostatnie lato, w te 2018. No, w zamian, co dostali Lakers? Dostali krótkie wakacje Channinga Frya,
poobijanego przez kontuzję Isaiah Thomasa, no i dostali pick w drafcie, czyli największą wartość tego wszystkiego, czyli Moritza Wagnera, bo jego wybrali z tym numerem. Natomiast no też dalsze decyzje sztabu szkoleniowego, gdzie Wagner był w rotacji za Zubacem, McGee, Chandlerem, a później po przyjściu nawet jeszcze za Muscalą i dopiero teraz dostaje szansę, kiedy już sezon stracony i pokazuje się z naprawdę dobrej strony, no to, to gdzieś nie trzyma się kupy. No i ostatnie lato to też dwa ruchy, które wydaje mi się, patrząc na to, jakie kontrakty ostatecznie z tymi graczami zostały podpisane, bardzo złe ruchy. Po pierwsze odpuszczenie Juliusa Randla i po drugie odpuszczenie Brooka Lopeza. Randle może jest graczem, który nie wiadomo czego nie robi na boisku, natomiast on po przejściu do Pelicans gra najlepszą koszykówkę w swojej karierze i to gra na kontrakcie około 17,5 miliona za 2 lata gry. Drugi rok jest opcją zawodnika, z której pewnie on nie skorzysta, żeby wejść na rynek wolnych agentów i zgarnąć dużo większe pieniądze, ale skoro Lakers poszukiwali rozwiązań na rok i po tym roku walczymy o większe nazwiska na rynku wolnych agentów, no to akurat taka opcja z Randlem byłaby jak najbardziej pożądana. Tym bardziej, że no, Randall trafił oczywiście do Pelicans, którzy grają piach w tym sezonie i bardzo trudno się ich ogląda, a od momentu, kiedy Davis zażądał to, czego zażądał, to Pelicans dołują i to strasznie. Natomiast mimo wszystko z Randlem ta drużyna jest plusowa, bo z nim są lepsi od ponad 2 punkty na boisku niż bez niego. I ten wskaźnik lepszy w całej drużynie mają tylko Anthony Davis i Elfrid Payton, więc to pokazuje, że Randle wcale taki zły nie jest. I to z nim trzeba było wiązać przyszłość, a nie z Michaelem Beasleyem, czy lubianym przeze mnie bardzo Lance'em Stevensonem, ale mimo wszystko Stevenson nie daje w tej drużynie w tym sezonie nic pozytywnego. Natomiast Brook Lopez. Brook Lopez to przede wszystkim były All-Star. To jest były czołowy center ligi. Okej, nie umie zbierać, ale kij z tym. Brook Lopez dawałby drużynie to, co najlepiej się sprawdza przy LeBronie Jamesie. Strzelców za 3 punkty dookoła. Ostatni sezon Jamesa w Cleveland Cavaliers też był nacechowany dużą liczbą błędów w obronie, słabą defensywą, ale James był otoczony strzelcami za 3. Kevin Love, J.R. Smith, George Hill, Kyle Korver to byli goście, którzy nie są jacyś wybitni, ale po prostu strzelają za 3. I dodanie do tej drużyny Brooka Lopeza, który jeszcze by rozciągał grę obronną drużyny przeciwnej, to byłoby to, czego LeBron James potrzebuje. Natomiast Lopez został odpuszczony. W ogóle kontrakt, jaki on podpisał teraz z Bucks, to jest śmiech na sali, bo to jest tylko 3 300 000 dolarów za rok gry. Dzięki niemu między innymi Bucks są w tej chwili najlepszą drużyną całej ligi. Ich bilans jest najlepszy. A z nim też Bucks są lepsi o 7,1 punktu niż bez niego. I ten wskaźnik w całej drużynie lepszy ma tylko Giannis Antetokounmpo. Więc to pokazuje, jak naprawdę dobry jest Lopez. I teraz kolejna rzecz, która wypłynęła na dniach ostatnich, to Bill Oram z serwisu The Athletic powiedział, że Luke Walton, jak i cały sztab szkoleniowy nakłaniali Magica Johnsona przed sezonem, aby w drużynie zostali Randle i właśnie Brook Lopez. Obaj zostali odpuszczeni, w zamian za to ściągnięto Rajona Rondo, Lance'a Stevensona, Michaela Beasleya, Kentavious Caldwell-Pope został w drużynie, ściągnięty został JaVale McGee i jeszcze paru innych graczy. Skończyło się na tym, na czym się skończyło. Prawdopodobnie Luke Walton zapłaci za to swoją posadą, swoją głową i zostanie zwolniony jako trener przed kolejnym sezonem. Natomiast no, to ewidentnie pokazuje, że Magic Johnson jeszcze też musi się trochę nauczyć jako generalny menadżer. Nikt mu nie odbiera tego, że może się nauczyć, bo patrząc chociażby na przykład dla Dedivaca, widać, że z czasem można robić kroki do przodu i wykonywać coraz lepsze transfery, lepiej poznawać się na tym, jak oceniać zawodników. Natomiast na razie Magic Johnson strzelił sobie w stopę. Tak jak mówię, jeszcze tym bardziej właśnie patrząc na to, jak sobie Brook Lopez radzi. Jakie są złe znaki odnośnie przyszłości Lakersów? Mam wrażenie, że wszechwładza dana w ręce LeBrona Jamesa i jego agenta Richa Paula,
bo gdzieś też czytałem informacje takie, że Lakers chcieli oczywiście powalczyć o LeBrona Jamesa, ale to LeBron James bardziej przyszedł do nich i powiedział: słuchajcie, chcę przyjść do was. No i oczywiście, nie ma się co dziwić. Też gdybym prowadził dowolną drużynę w NBA i LeBron James by przyszedł i powiedział: chcę u ciebie grać, zrobiłbym wszystko, żeby go mieć. Bo posiadanie takiego zawodnika jak LeBron James trafia się raz na wiele, wiele lat. I z tym się zgodzę. Natomiast późniejsze próby zawładnięcia drużyną przez LeBrona Jamesa i jego agenta Richa Paula zdecydowanie mi się nie podobają. Jak chociażby przedłużenie kontaktu z Kentaviusem Caldwell-Popem, jak teraz ściągnięcie Antonego Davisa. Koszykarsko oczywiście ściągnięcie Antonego Davisa się broni, ale sposób, w jaki to zostało rozegrane, to jest zdecydowanie nie tak, jak być powinno. Po pierwsze, żądanie wymiany to nie jest coś, co jest nowe w NBA. Gwiazdy już kiedyś prosiło o to. Kobe Bryant chciał zostać wymieniony chociażby na Pluton, żeby tylko odejść z Lakersów. Natomiast no tutaj to zostało rozegrane tak, jak zostało rozegrane. W mediach pojawiały się informacje o tym, kto miał zostać wymieniony z Lakersów. Wymieniono wszystkich w tych plotkach poza LeBronem Jamesem. I tak naprawdę to też na pewno wpłynęło źle na atmosferę w szatni i źle na atmosferę w drużynie. Davisa nie udało się ściągnąć. Nie wiadomo, czy się uda w ogóle w lato. Mówi się o tym, że on i Kyrie Irving mają dołączyć do LeBrona Jamesa. Ale czy tak się stanie, to jeszcze potrzebujemy poczekać dobre 4 miesiące, żeby się przekonać. Podobno tacy gracze jak chociażby Kawhi Leonard nie chcą za specjalnie dochodzić do tej drużyny, nie chcą grać z LeBronem. To są jakieś tam plotki, co do których prawdziwości nigdy się nie przekonamy, ale są. I ta przyszłość wcale nie jest taka klarowna dla Lakersów. Warto przedłużyć kontrakty z niektórymi wolnymi agentami, jak Reggie Bullock, nawet JaVale McGee, który mógłby być dobrym zmiennikiem dla Maurice'a Wagnera, bądź innego centra, którego uda się ściągnąć w lato, bo Lakers mają w kontraktach na dzisiaj tylko 66 milionów dolarów na sezon 19-20, co daje im naprawdę duże szanse na podpisanie kogoś w lato, a z drugiej strony teraz zobaczymy, jak będą musieli popracować, żeby zbudować pakiet po Antonego Davisa. Bo to będzie zdecydowanie trudniejsze w sytuacji, kiedy nie będzie można wymienić właśnie kontraktu Caldwell-Popa, kontraktu Rondo, czy nawet Lance'a Stevensona, które były dobrymi zapychaczami do tego, żeby ta wymiana doszła do skutku. No i tak na sam koniec jeszcze. Ja ogólnie staram się nie zabierać głosu w dyskusji, kto jest lepszy, czy Michael Jordan, czy LeBron James, bo nie jestem obiektywny. Ja się wychowałem na Jordanie, to on rozpalił we mnie miłość do koszykówki, to on sprawił, że ja tą koszykówkę pokochałem, stwierdziłem, że będę robił wszystko wokół tej koszykówki, co tylko mogę i że kiedyś chciałbym móc się z niej utrzymywać. Natomiast doceniam jak najbardziej to, co zrobił LeBron James i dopuszczałem do siebie możliwość dyskutowania, który z nich jest lepszy. Natomiast takie rzeczy, które się dzieją chociażby teraz, czyli nieoficjalnie, ale LeBron James chcący odpuścić już sobie końcówkę tego sezonu, to jest dla mnie coś, co automatycznie wyklucza go z myślenia o nim jako o najlepszym zawodniku w historii. Bo dla mnie nieodłącznym elementem walki o tytuł najlepszego zawodnika w historii to jest po pierwsze bycie najlepszym stricte koszykarsko, w ataku, w obronie, w prowadzeniu drużyny do zwycięstw, przede wszystkim zwycięstw, chęć wygrywania za wszelką cenę, chęć wygrywania zawsze, w każdym jednym konkretnym meczu i chęć grania w każdej jednej konkretnej chwili. Pamiętajcie, mówimy o wymogach co do najlepszego zawodnika w historii koszykówki. Tu nie ma miejsca na odpuszczenie czegokolwiek. I właśnie dlatego LeBron James sam się wyklucza tym, że chciał razem z Lakersami odpuścić resztę sezonu, przestać grać. Dostanie ograniczenie minutowe, nie będzie grał prawdopodobnie w meczach rozgrywanych dzień po dniu, ale dla mnie to wyklucza go z dyskusji w ogóle o byciu najlepszym zawodnikiem w historii. Rozgładałem się, wyszło prawie 20 minut, ale temat był dosyć obszerny, dlatego aż tyle. Dzięki bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem.
Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.